Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj przedstawienie topowych postaci serwerów, czyli trzeci odcinek z tej serii, która w sumie dość fajnie się przyjęła i dość fajne wyświetlenia robi. Ostatni odcinek pierwszy odcinek zrobił tam chyba ponad 3000, drugi odcinek na ten moment zrobił chyba tam jakoś 2200 czy coś takiego, a minęły dopiero 2 dni od jego wrzucenia, więc to też jest git. No i mamy teraz kolejny odcinek. Jest to serwer 13 Polski, nie bez powodu, ponieważ pisaliście mi, aby zajrzeć na ten serwer w komentarzach, bo jest tutaj wojownik, który ma ponad 800 tysięcy czci przewagi nad top 2 i właśnie taki jest. Jest tutaj wojownik Sleepy, o nim mowa właśnie, zresztą jak sami widzicie, i zobaczcie, że on tutaj ma już prawie 1 900 000 czci, natomiast top 2 osoba ma tej czci 1 040 000, więc jest to kolosalna przewaga. I teraz tak, na wstępie zostawcie kciuka w górę, mam nadzieję, że filmik będzie się wam podobał, więc już teraz możecie kliknąć, jeżeli mi zaufaliście, że będzie git. I jeżeli chodzi o ten odcinek, to jest on nagrywany delikatnie na zapas, nie wiem kiedy go wrzucę, ale wydaje mi się, że jeżeli chodzi o takie levely i tak dalej, no to tutaj różnicy nie będzie jakiejś bardzo, bardzo dużej. Chyba go wrzucę i tak za 2 dni w sumie, więc no mówię, nie będzie to jakieś tam bardzo na zapas. Nagrywam od razu po odcinku czwartkowym, więc dlatego ta sama koszulka, żebyście się nie śmiali, że brudas. Ale i tak się będziecie śmiać. Dobra, lecimy. Mamy, tak jak mówię, serwer 13 Polski, zwróciliście mi na niego uwagę, zajrzałem i faktycznie tak to wygląda. No i pierwsza postać na tym serwerze, przypominam, że sprawdzamy top 5, jest to wojownik, jest to Sleepy i jest to 584 poziom, który no ma kolosalną przewagę. Zobaczcie, że tutaj w ogóle serwer wydaje mi się, że dość słaby pod tym względem, że zobaczcie, że tutaj w top 30 prawie połowa nawet nie ma 500 levela. S13 to jest dość naprawdę stary serwer. Tu widzę, że Kal, czy tam Kal ma 501, no ale generalnie tutaj w top 12 są te 500+, tutaj widzę jeszcze top 14, top 15, ale generalnie no można powiedzieć, że lipa delikatnie, no ale dobra, mamy Sleepy'ego. Jak tutaj z tym Sleepy? Przede wszystkim muminki, gildia, tutaj zwróciłem uwagę, bo opis. Niestety nie ma w ogóle żadnego tutaj, kiedy wystartował i tak dalej. Ataki tylko dla expa, nic osobistego, to jakby szanuje się, niektórzy się denerwują o te ataki. I też mówiliście mi, żeby sprawdzać, jak wyglądają topowi gracze w gildiach, czyli jakie tam pozycje zajmują i tak dalej, i tak dalej. No więc wyglądają tak, że na przykład taki Sleepy ma lidera, ale myślę, że za długo będzie schodzić, więc nie ma co w ogóle na to patrzeć. Dobra, lecimy. 79350 podstawy w sile, 50 000 podstawy w HP, więc no rozkład git pod lochy, wydaje mi się, że pod lochy jak najbardziej git, nie idzie 1 do 1, jak widać, no ale łącznie powiedzmy zaokrąglimy mu to i ma 130 000 tej podstawy tak ogólnie. Liczący, tutaj te 700 mu dodałem, ale wiecie o co chodzi. Boki ma 3600, tutaj też 3600, no i szczęścia ma 2750. Klaserek zgaduje, że 100%, wiadomo, on się buguje, to już powtarzam zawsze i już myślę, że nie będę powtarzał, mam nadzieję, że wszyscy wiecie o co chodzi. No i tutaj ma pancerza 41 i prawie 600 000. 41600, no wiadomo o co chodzi. Dobra, jeżeli chodzi o gemiki, no to tutaj widzę 1292 w broni, taki sam, no jeszcze 1300 nie przebił, ale no wygląda to w miarę. Itemki ma ulepszone razy 7, więc w sumie słabo. Ktoś mi w ogóle pisał, że jest jakiś gracz, poczekajcie, czy ja go tutaj znajdę. Jest gracz, który ma nick Furaken, o właśnie o tym mowa, to jest wojownik i on ma itemki ulepszone średnio na poziom 19-20, więc jeszcze lepiej niż ten wojownik z W1, to jest, tak jak mówię, serwer drugi francuski, także jeżeli chcecie, dajcie znać w komentarzach, to tam też sobie w kolejnym odcinku zajrzymy. Dobra, lecimy, tak jak mówię, no gemiki nawet git, ulepszenia myślę, że mogłyby być lepsze na spokojnie, to też jakby może wynikać z takiej taktyki, że wiecie, ja pytałem ostatnio Damiana, bo pamiętamy, że w ostatnim odcinku wspominałem, że Damian wbija na nasze streamki czasem i właśnie go zapytałem, czy może to wynika z tego, że jest jakaś taktyka, gdzie na przykład ci gracze chcą na przykład dobić 600 poziom, oszczędzają sobie te kryształy i ten metal i na przykład po dobiciu 600 poziomu zmieniają ekwipunek i ten ekwipunek ulepszą tam jakoś kozacko w górę. Ale Damian raczej mi napisał, że nie jest to wcale jakieś tam ukryta taktyka czy coś takiego, tylko jest to bardziej olewanie kowala, więc
więc miałem rację, można by powiedzieć. Tutaj mam dźwięk w ogóle włączony, mam włączony, dobra. Lecimy dalej. No to co, jeżeli chodzi, tak jak mówię, 130 tysięcy łącznie ma tutaj podstaw i 584 level. No gość jest generalnie potworem. No zobaczcie, ta przewaga no jest ogromna. No i zobaczcie, nawet jeżeli on by przestał grać, to ile by zajęło wbicie, nadgonienie go po prostu, gdzie ja na przykład na swoim berserku, na którym gram już dość długi czas, półtora roku mniej więcej będzie, mam dopiero 200, tam chyba 10 tysięcy czci i też mało kiedy ktokolwiek mnie tam pokonuje, więc no jakby ja raczej tą część cały czas gromadzę, aniżeli ją tracę, przeważnie, ale a i tak zobaczcie, że no na półtora rocznym serwerze 200 tysięcy, no wiadomo, że na takim starym już się raczej, jeżeli taki Sleepy ma bardzo dużą przewagę, nikt go nie pokonuje, to już raczej tylko i wyłącznie zbierasz i idzie to szybciej, no ale i tak no przewaga jest ogromna. Runki widzę, że nie ma jeszcze maksymalnych, tu ma 54%, punkty życia ma 15, tu ma odporności, ma wszystkie, ok, czyli widzę, że tylko obrażenia, tutaj ma legendarne artefakty 48, złoto 48, 49 legendarne artefakty, złoto 48, odporności widzę, że ma wszystkie, ciekawe czy sobie dobija do te 2% golda, to mnie zawsze ciekawi, czy mają jakiś tam itemek na podorędziu i jak sobie po prostu robią awkę, to go dobijają. Broń ulepszona razy 11, reszta razy 7, tu widzę, że coś razy 8, no generalnie tak to wygląda. Także te ulepszenia, no wcale nie jest to jakiś potwór, mimo że wygląda na potwora, nie? To wcale nie jest to jakiś potwór, nie jest tam jakiś, zobaczymy względem staffa, to na pewno jest potwór, ale tak ogólnie w porównaniu do innych postaci wcale, ale to nie jest jakiś tam bardzo, bardzo duży potwór. Dobra, lecimy dalej. Mamy staffa i teraz staff. Pierwsze co to zwrócimy uwagę na podstawy. No i podstawy wynoszą w tym momencie 40 plus 28, powiedzmy 68 tysięcy, czyli no jak widzicie tutaj, poczekajcie, a ile on ma w ogóle HP? 820 milionów, okej. Czyli no jak widzicie, no tutaj jeżeli chodzi o sumę podstaw, no to jest kolosalna przewaga pomiędzy tutaj Sleepym a staffem. Tu widzę, że jeszcze ten zwiadowca jest w miarę ze staffem na równi. Natomiast no tutaj Sleepy no kolosalną ma przewagę. No Sleepy podejrzewam, że gra od startu serwera, tak mi się coś wydaje. No bo jednak ta przewaga jest no naprawdę, naprawdę ogromna. Tak jak mówię, no 68 tysięcy, no prawie dwa razy mniej ma podstaw niż tutaj Sleepy. No ale dobra, gemiki 1150, tak średnio, więc tutaj też delikatnie odstaje. Ale zobaczcie, on ma na przykład itemki ulepszone tak razy 10, tu widzę razy 13, razy 12, razy 10, razy 13, razy 10, więc no tutaj jeżeli chodzi o ulepszenia, wygląda zdecydowanie lepiej. Jeżeli chodzi o runy, też wygląda lepiej. No bo tutaj widzę, że ma maksy, ma 60%, ma odporności 75%, ma tutaj premię do ulepszonej jakości przedmiotu, a nie, ma golda, dobra, czyli wszystko ma. No generalnie jakby nie patrzeć na podstawy, tak mi się wydaje, troszkę się tu poprawię, jakby nie patrzeć na podstawy, no to ta postać wygląda lepiej, tak mi się przynajmniej wydaje. Natomiast tutaj jeżeli chodzi o podstawy, no to tutaj jest przewaga i różnica jest bardzo, bardzo duża właśnie na korzyść Sleepy'ego, ale tak jak mówię, na pierwszy rzut oka tutaj ten staw wygląda lepiej, no i itemki lepiej ulepszone i runy ma już maksymalnie ogarnięte i tak dalej, no ale tutaj podstawy mówią same za siebie, 107 tysięcy siły do 181 i tutaj 90 tysięcy HP do 130, więc no tak to wygląda. Lecimy dalej, kolejny to jest zwiadowca, 555 level z kolei, więc no sporo ma przewagę nad na przykład staffem i jeżeli chodzi o jego podstawy, to tak, 31 tysięcy plus 3, ok, czyli on ma 62 tysiące około tam podstaw, on tutaj widzę, że idzie 1 do 1, nawet idealnie 1 do 1, bo net te ogólne statystyki ma takie same. Aha, tu jeszcze w ogóle nie sprawdziliśmy, czego my nie sprawdziliśmy. Jeżeli chodzi o boki, no to ma niecałe 3000, no i no w sumie, no podobnie, te boki to tak raczej wszyscy tak samo idą. Delikatnie słabsze statystyki od tutaj staffa, jeżeli chodzi o podstawy, no ale jak widzicie, jeżeli chodzi o cześć, to są bardzo, bardzo podobni. I teraz tak, tutaj, o Boże, on tutaj, zobaczcie. Rysto, on tutaj w inteligencję, mieliśmy nie patrzeć na boki, w siłę i inteligencję dał 10 tysięcy w podstawę. Jezu, ale ten chłop stracił golda. Tragedia, ile w szczęście? W szczęście 3200, no to w szczęście git, jak na taki poziom git. Ale no tutaj 10 tysięcy w inteligencję i w siłę, no wiecie ile to jest golda straconego, który on by tutaj na spokojnie mógł mieć w zręczność i w HP. No to tutaj widać właśnie...
tą różnicę, dlaczego ten staw ma więcej. Jeżeli on by nie dał tego golda w boki, tylko by zostawił te boki na takim poziomie jak na przykład staw, a dałby to w zręczność i wytrzymałość, to overall by miał tych statystyk więcej, aniżeli właśnie staw, tak sumarycznie. No ale ma ich o wiele mniej. Jezusie, jak ja to zobaczyłem, to aż się wystraszyłem. No ale dobra, no mniejsza z tym. Tutaj tak, aha, run widzę, że kolega nie ma za bardzo, tutaj ma jakieś odporności, ale no tego dużo nie ma. Tutaj widzę, że punkty życia tak samo ma tylko 5%. No widocznie menadżera areny idzie tutaj free to play, tak to przynajmniej wygląda, no bo nawet tych punktów życia nie ma kompletu. W broni tak samo 20%. Gemiki prawie, tutaj widzę, że 1200, więc generalnie gemiki ma delikatnie, bo delikatnie, ale lepsze od staffa. No i tutaj jeżeli chodzi o itemki, no to ma wszystkie, z tego co widzę, ulepszone razy 10. No więc powiedzmy, że tak względnie. Raczej wydaje mi się, że powinno być więcej, ale no generalnie jest git. Nie wiem, czy tutaj coś... A nie, dobrze. Jest dobrze? Nie. Coś mi się tutaj z tą ostrością na kamerce, widzę, że psuje. Mam nadzieję, że to nie przeszkadza. Poczekajcie, spróbujemy sobie. Albo nie, zrobimy to inaczej. Sorki, że na odcinku takie rzeczy ogarniam, ale coś mi tutaj... dobra, zrobimy dezaktywuj i zrobimy aktywuj. O, i teraz chyba powinno być wszystko git. Dobra, jest teraz git. Lecimy dalej. Mamy Speediego. Speedy to także jest wojownik, też jest w gildii Muminki. Sporo tych wojowników, ale tutaj przynajmniej mamy, nie mamy tak jak w ostatnim odcinku, gdzie top 5 to byli magowie, tylko tutaj mamy w miarę różnorodność. No i tutaj już Speedy zdecydowanie odpada, jeżeli chodzi o cześć tutaj od tej topki. W sensie no Sleepy odpadł do przodu aż za bardzo. Tutaj dwie osoby na równi. No i tutaj Speedy zdecydowanie odpada. No i jak tutaj to u niego wygląda? Boki ma git, szczęście ma git. Tutaj jeżeli chodzi o siłę i HP, no to ma łącznie 60,5 tysiąca, więc wcale jeżeli chodzi o te podstawy, od tego kolegi się nie różni. No ale tutaj wchodzi w grę znowu 50 leveli przewagi, więc bardzo, bardzo dużo. No i też druga sprawa jest taka, że no... gdyby ten nie dał tylu boków, no to o wiele by go, bardzo o wiele większą by miał przewagę po prostu w tych statystykach niż właśnie ten Speedy. Jeżeli chodzi tutaj o gemy, no to widzę, że ma około 1000, 1050, tu jakieś 1100 się pojawiają. No więc jak na jego level, gdzie dopiero co przekroczył 500, to wcale to tak źle nie wygląda. Itemki ma tutaj, nie ma w ogóle nawet punktów życia z tego co widzę, nie ma w ogóle żadnych odporności, w broni ma 25%. No właśnie o tym mówię, no zobaczcie, porównajcie sobie serwer pierwszy Polski do tego serwera 13. No już tutaj ludzie nawet w top 3 nie mają ulepszonej tej menadżera areny, no nie? Tu widzę, że on ma w ogóle też ekwipunek założony jakiś na tutaj expa, chociaż nie wiem, no bo tutaj no inteligencja, wytrzymałość, no to raczej nie jest klata, której on używa na co dzień, ulepszone razy jeden, tak mi się przynajmniej wydaje. No to też w sumie ciężko te itemki oceniać, no ale widzę, że ma ulepszone tak średnio razy 8, razy 9, przynajmniej te, które używa, więc no szału nie ma, wiadomo, ale generalnie git. No i tutaj 257, tu widzę, mu dodaje ten pasek, ale około 1100-1050 te gemiki. Więc dobra, tak wygląda Speedy. No i tutaj wydaje mi się, że zdecydowanie zasłużone miejsce czwarte, raczej ciężko mu będzie tutaj z top 3 powalczyć. Dobra, wszystko chyba pokazałem, co chciałem pokazać. On ma z kolei 317 milionów HP, no ale tutaj też level dochodzi i tak dalej. No i mamy piątego, mamy maga Artur Zeszów. Jest to 544 level. Jak widzimy, Speedy go tutaj na prawie 40, na ponad 40 tysięcy czci przegonił, więc bardzo, bardzo dużo, jakby nie było. No i zobaczmy, co tutaj ten Artur wyczynił. Boki ma 2,5, więc git. Szczęście ma 2200, więc nawet mało, jak na taki level mi się wydaje. No i tutaj jeżeli chodzi o te jego podstawy, to tak, 48 powiedzmy i pół, tutaj mu dodajmy 15, czyli Boże, teraz moja matematyka, 58,5 plus 5, 60 chyba 3,5, dobrze że policzyłem, tak mi się coś wydaje, tak, no 63,5 wychodzi. Ej, to on ma w sumie takie boki mniej więcej, no ten ma, takie boki ma nawet lepsze delikatnie niż tutaj ten zwiadowca. No cały czas powtarzam, że te jego boki w tą siłę i w sensie główne statystyki, cały czas powtarzam, że ten zwiadowca tutaj strzał w kolano, te boki takie totalnie wymaksowane. To będzie w ogóle chyba tytuł tego odcinka, bo powiem wam, że no śmieszna sprawa. Natomiast tutaj no zobaczcie, no te statystyki mają dość mocne, jeżeli chodzi o tego tutaj maga. Takie, tutaj w ogóle ta trójka ma strasznie podobne te statystyki, nie? Jeżeli chodzi o podstawy, no tutaj boki pokazałem i tak dalej. Dobra, i jak to wygląda, jeżeli chodzi o broń? Zobaczcie, tutaj kolega ma broń razy 14 ulepszoną, tu ma razy 9, razy 8, ok, czyli widzę, że on tutaj generalnie
broń sobie bardzo, bardzo ulepszył, natomiast resztę zostawił na takim poziomie razy 8 średnio, więc tak to wygląda. Tu widzę, że runek ma odporność na ogień 30%, 9% PD, 9% punktów życia, przepraszam, w broni ma 24%, no więc też ten menadżer areny leci sobie, wydaje mi się, że free to play. Gemiki 1144 widziałem jakiś, tutaj drugi taki sam, 1150, ale są też takie poniżej 1100, więc różnie to wygląda, no ale no, on tutaj tak samo, nie wiem czy te itemki, które ma założone, to są tylko pod właśnie bonusy do misji, do robienia awki, czy po prostu tak to wygląda. I tak wygląda po prostu ten mag. No więc serwer wydaje mi się, że nie wcale taki mocny. Nie wiem, czy jest sens brać właśnie pod uwagę takie duże przewagi, no bo zobaczcie, no Sleepy, mimo że przewagę ma ogromną, no Sleepy na pewno, jeżeli chodzi o podstawy, no to na pewno jest, robi duże wrażenie, no bo tutaj 130 tysięcy łącznie, więc jest to bardzo, bardzo dużo, no ale tutaj już pozostali koledzy staw, wydaje mi się, że też wygląda solidnie, tylko po prostu tych statystyk bardzo dużo traci, ale wydaje mi się, że wygląda solidnie, no ale tutaj cała reszta, no to już widzicie, jak to wygląda, no nie ma wymaksowanych runek, te ulepszenia takie różne i tak dalej, i tak dalej. Ale dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Nie wiem, jak ta kamerka była od początku, czy faktycznie traciła tą ostrość. Nie mam pojęcia, czemu tak się ostatnio dzieje, ale nieważne. Myślę, że to jakoś bardzo nie przeszkadzało. Ja Wam dziękuję za uwagę, dziękuję Wam za odcinek. Pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę. Wbijajcie na Discord dla widzów przy piątym komentarzu. Zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem i pamiętajcie o followku na Twitchu. Jeżeli dzisiaj będzie streamek, to taką informację, bo nie wiem, kiedy to wrzucę. Chyba to wrzucę w sobotę, to raczej nie będzie streamka, ale jeżeli będzie, to macie w przypiętym komentarzu informację, że właśnie streamek będzie. Ja Wam dziękuję za uwagę, dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się i cześć!